Dzisiaj ma miejsce pierwsze spotkanie dodatkowe dla animatorów synodalnych z parafii wspólnot. Jest ono skierowane w sposób szczególny do tych animatorów synodalnych, którzy nie mogli uczestniczyć w pierwszym spotkaniu, dla wszystkich animatorów z parafii wspólnot, które miało miejsce 4 grudnia na Jasnej Górze. Myślę, że w przynajmniej 100-120 parafiach taki proces synodalny się już zaczął i tam wiem, że już w wielu parafiach takie spotkania się odbywają. Ten proces już jest rzeczywiście w trakcie. Teraz pora na tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w tym pierwszym spotkaniu i może jeszcze w ich parafiach ten proces synodalny się nie zaczął. Ja przyjechałam z parafii Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie. Myślę, że jest takie coś potrzebne, ponieważ widzimy w kościele coraz mniej młodzieży i dzieci. Czyli dotrzeć do rodziców, ale również może od strony dzieci i młodzieży, żeby zachęcić ich do powrotu do kościoła, do częstszego uczestniczenia, również do tworzenia nowych wspólnot parafialnych. Reprezentuję parafię świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Strojcu. Parafia się składa też z kilku wiosek obok, jak Skotnica, Rosochy, Prosna i Brzeziny. Parafia ogólnie licząca około 1500 wiernych. Dla każdego jest miejsce w kościele i myślę, że synod to uwypukli, przypomni o tym i też zmobilizuje jak i świeckich, tak i księży do tego, żeby ze sobą współdziałać dla dobra, dla wszystkich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś na czas tego spotkania otworzył nasze serca, umysły, skruszył nasze wątpliwości, bezradności, byś to Ty poprowadził do spotkania. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Chcemy wspierać Ducha Świętego w tworzeniu tego Kościoła. Chcemy być sługami woli Bożej dla tego Kościoła. Dlatego już dziś, tą modlitwą zaczynając, chcemy się uwrażliwić na to, by każde spotkanie w każdej grupie, w wspólnocie synodalnej zaczynało się zawsze od modlitwy. Byśmy nie rozbili i nie rozmyli jedności Kościoła. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Proszę Cię też, Duchu Święty, żeby w czasach tego synodu i całego procesu synodalnego, żebyśmy nie zmienili tego, co w Kościele jest Boże, niezmienne, jest fundamentalne i od Ciebie, a żebyśmy zmienili tylko Jego szatę, żebyśmy zmienili to, co Ty chcesz, żebyśmy zmieniali i co w tym Kościele jest zmienne, nowe. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Jest to dobra droga, jest to dobry początek, tak? I tak zawsze parafia jest tym pierwszym miejscem, pierwszym obrazem dla każdego wierzącego, gdzieś spotyka się z tym Kościołem żywym, prawda? Więc wiele zależy po prostu od też księży proboszczów, którzy jak do tego podejdą, czy postanowienia synodu będą wprowadzane w życie. Ale z drugiej strony jest to droga, duża odpowiedzialność świeckich, bo wielu świeckich narzeka, po prostu wytyka, jest taką troszkę skrzynką zażaleń, tak, i żalów, tak, pokazuje się tylko złe strony, ale może to zmobilizuje świeckich właśnie do szerszego udziału. Rzeczywiście do tej pory te synody miały swój ostry temat, jakiś wycinek bardzo ważny w Kościele. A papież mówi: wszyscy mają rację. To prawda, że i księża muszą coś zmienić, i świeccy muszą zacząć się ruszać i być odpowiedzialnymi za Kościół, i rodziny chrześcijańskie muszą być bardziej chrześcijańskie, i musimy znaleźć sposób na młodzież i dzieci. Wszystko jest ważne. No ale od czego zacząć? I papież Franciszek mówi: zacznijmy od wspólnego spotkania wszystkich w Kościele, od wspólnej drogi. Młodzieży, rodziców, księży, zakonników. I właśnie ta wspólna droga to jest tak zwana synodalność Kościoła. Bo słowo synod pochodzi właśnie od tego słowa wspólna droga. I dlatego papież mówi, tematem tego procesu synodalnego będzie synodalność. Czyli będzie to, czy my jesteśmy w parafiach, w diecezjach,
synodalni. To znaczy, czy razem chcemy się zatrzymać i wszyscy razem pomyśleć o całości Kościoła. To jest pierwsze spotkanie, które tutaj jestem, więc na pewno będzie to miało wpływ na pozytywny przebieg na pewno działań w parafii. Myślę, że to jest nadzieja dla nas wszystkich, ten synod. Myślę, że to spotkanie też pokazuje bycia razem we wspólnocie w Kościele, żeby po prostu była jedność i mimo różnych podziałów, abyśmy trwali w tej miłości Boga. No na pewno przekażę wszystko to, co tutaj jakby zanotowałam i zapamiętałam właśnie w parafii. No i też przekażę też osobom, które są blisko mnie, co też z tego wyniosłam, i żeby budować właśnie tą wspólnotę parafialną. Myślę, że jestem przekonana bardziej, że tabu o synodzie ginie i że jest to coś potrzebnego. Jednak jest tak, zmieniłam zdanie na bardziej pozytywne. O, tak. Biskup Andrzej bardzo ładnie to wytłumaczył, tak? że właśnie ten sposób, może troszkę przewrotny, można by tak nazwać, pokazuje, że no, ma ten swój cel i może przynieść większe owoce, tak? że pozostałe synody gdzieś tam poszły w zapomnienie, niewiele wniosły nowego do Kościoła, nie zmieniły tej rzeczywistości, a ten, będąc tutaj właśnie, że tak powiem, zaczynając od dołu, no, może realnie wpłynąć na nasz obraz. No, wystarczy, żeby w każdej parafii coś dobrego się zmieniło, coś zadziałało, no, to już będzie tego owoc.